właśnie podpisałeś nowy kontrakt z Wisłą Kraków. Jak się czujesz? Czy spełniły to Twoje oczekiwania? Na pewno jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem przedłużyć umowę. Myślę, że po tych 2 latach, odkąd wróciłem ze Szczecina do Wisły, zasłużyłem sobie na to, aby ten kontrakt został przedłużony. W każdym treningu, w każdym meczu dawałem z siebie wszystko i cieszę się bardzo, że zarząd, ludzie związani z Wisłą pozwolili na to, aby ten kontrakt został przedłużony, także na pewno ja osobiście cieszę się z tego bardzo. Jeszcze Pana zapytam o szczegóły negocjacji. Patryk jest nie tylko twardym zawodnikiem na boisku, ale również twardym negocjatorem, natomiast pełen profesjonalizm ze strony zarządu Wisły Kraków doprowadził do tego, że bardzo szybko i w przyjemnej atmosferze podpisaliśmy kontrakt. No i mam nadzieję, że Patryk będzie zadowolony z kolejnych lat spędzonych w Wiśle. Patryk, więc jakie cele stawiasz przed sobą? Przede wszystkim chciałbym, aby zdrowie dopisywało, aby te kontuzje mnie omijały, abym grał jak najdłużej, a takie moje największe marzenie, no fajnie byłoby zdobyć Mistrzostwo Polski. To jest taki mój cel numer jeden, ale i tak, jak zawsze powtarzam, wszystko zweryfikuje boisko, także najważniejsze, żeby było zdrowie, a wszystko myślę będzie dobrze.